Witajcie. Dzisiaj w Mocnym Poniedziałku spróbujemy okowity marchewkowej Wolf and Oak. Zabutelkowana z mocą 50% w liczbie zaledwie 87 butelek. Trudno sobie to może wyobrazić, ale z 3,5 tysiąca kilogramów marchwi uzyskano tylko 87 półlitrowych butelek. Jest to jeden z najdroższych alkoholi w ofercie Wolf and Oak Michała Płcisza 300 50 zł, więc myślę, że wyjątkowa okazja, żeby tego razem spróbować. No cóż, marchew jest oczywiście trudna, trudna w fermentacji z tego powodu, że trudno z niej uwolnić cukry, chociaż w smaku jest słodka, to tak naprawdę te, te, tego cukru do, do, do przefermentowania jest tam bardzo, bardzo mało. No i mam tutaj w kieliszku troszkę tej fantastycznej okowity. W zapachu oczywiście jest no marchew, tak? Marchew, czy marwitki, takie słodkie, troszeczkę nuty marchewkowe, ale nie tylko. Ale nie tylko, bo znajduję tutaj w zapachu też Hmm, ziemistość, czyli mamy taką troszeczkę jakby marchew wyjętą z ziemi, taka nuta no czarnoziemu, troszeczkę może nutka też w zapachu jest pietruszki, do tego przyjemne takie nutki troszkę pudrowe, troszkę kwiatowe. No, zobaczmy, jak smakuje hmm, okowita marchewkowa. Hmm. No, więc tak, w smaku mamy, mamy najpierw słodką marchew. Jest jakby też natka, może Pietruszki, jest ta ziemistość. No, i finisz jest długi, finish jest, jest zaskakująco gorzki. Jest taka jak gdyby, jak gdyby gorzka marchew. No, ciągle ta, to skojarzenie właśnie z taką może bardziej brudną marchwią niż z takimi czystymi marwitkami które kupujemy w supermarkecie Michał Pucisz nie jest jedynym który zrobił okowite z marchwi miałem okazję sam próbować jeszcze od kilku innych producentów więc pytanie konkursowe będzie związane z, z, z innymi markami czy jesteście w stanie wymienić choćby jedną inną okowite z marchwi niż, niż ta której ja dzisiaj próbuję, wpisujcie, a ja wylosuję szczęśliwca, którego poczęstuję sampelkiem tej wspaniałej marchewkowej, okowity Wolfendow. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia w następny poniedziałek.